Postanowiliśmy, że jednak jeszcze nie jedziemy do domu. Teraz przejeżdżamy przez Górecko, czyli tam, gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu na Tamie. Ale nie zatrzymujemy się tutaj. Chociaż wciąż mamy w planach Aleję Dębów tutaj w Górecku. Jedziemy do Zwierzyńca i planuję polatać sobie troszkę nad stawami Echo. Także widzimy się nad stawami za chwilę. Dobra, lecimy w kierunku plaży i stamtąd polecimy w niebo. Wygląda jednak, że tutaj sobie nie polatam, bo jest to teren Parku Narodowego, więc jest już to jakaś taka strefa, gdzie ograniczone są loty. Ale też powiem Wam, że dron dziwnie mi się zachowuje. Startuje i po chwili krzyczy, że się rozłącza i że konieczne jest lądowanie. Dziwna akcja, posprawdzam go w mniej restrykcyjnym terenie. Ale nagram filmik tutaj, jak te stawy Echo wyglądają z ziemi. Widać, ale tam, mniej więcej w tym miejscu, jest wieża widokowa i z tej wieży widokowej można sobie pooglądać koniki polskie. Takie miniaturowe koniki, które właśnie występują tutaj w Roztoczańskim Parku Narodowym. Woda fajna, ciepluteńka, a tam z tyłu jest plaża i kąpielisko, więc może przyjedziemy dzisiaj, a może któregoś dnia pokąpać się z dzieciakami. Widzieliście już, zgrałem filmik
Okazało się, że coś nagrało się przy tych stawach echo. Nie za dużo, ale jest coś. Także mogliście to obejrzeć. Jak widzieliście też przed chwilą, sprawdzałem drona, wszystko działa ok, więc to musiały być jakieś dziwne zakłócenia. No i całe szczęście, tak, bo wolałbym, żeby był na chodzie i był sprawny, niż żebym musiał się użerać z jakimiś naprawami albo, no jeszcze gorzej, jakąś wymianą. No dobra. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. No i co? Ponieważ mam urlop, pewnie będzie więcej filmików w najbliższych dniach. Także oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!